Państwo pamiętacie, jak Sienkiewicz wyruszył do Ameryki, pisał stamtąd reportaże, nawet sporo na nich zarabiał, troszeczkę zmyślał, troszeczkę opowiadał różne bajki, ale w Polsce był, znaczy na terenach Polski, przecież Polski nie było wtedy tak naprawdę, na terenach Polski był świetnie przyjmowany, zarobił. W związku z czym Konopnicka sobie pomyślała, no to skoro on tak fajnie pisał te reportaże z podróży, to ja też. Pojechała do Włoch z jedną ze swoich koleżanek pisarek, dzieci w międzyczasie podrosły. I proszę sobie wyobrazić, że też zaczęła pisać. Poproszę pana wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego, który przyczy to nam. Ojczyzna moja. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem pogratulować organizatorom do tak wspaniałego spotkania, ponieważ to, o czym Pani mówiła, tytuł rzeczywiście był bardzo taki, który nas zaciekawił. Jadąc tutaj też byłem ciekaw, co Pani powie i jestem zdecydowany, także Ojczyzna moja to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga. Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła, w polskiej niemowie pacierza uczyła. A kto ciebie, ty Wierzbino, wychował? A kto twoje piereczki czarował? Wychował ci mnie mój rodzic, ciemny las. Kęby stoję w chłodnej rosie, aż po pas. Kocham kwiaty i ziemię, słońce i letni wiatr, nocą gwiazdy na niebie i mały czerwony kwiat. W tym małym kwiatku czerwonym szczęście zamyka się moje, cały mój świat. Na ochotę. A jak poszedł Stach na boje, zaszumiały jasne zdroje.
zaszumiało kłosów pole na tęsknotę, na niedolę. Gdzie w niebie lśni gwiazdą, gdzie ptaki żyją w gniazdach, gdzie słońce zachodzi.